Tak masz te kółko, żeby mi odpychać, żeby przekręcić. Trzymaj. O, już lepiej, no. Tak. No i podsuń się. Podsuń się, podsuń się. Podsuń się. Dokąd? Do przodu, no podsunąć co się można. Okay. O, już. W każdą stronę można się podsunąć. Odsuń się byłoby. Przesuń się, podsuń się. Można się też posunąć. No to się dzieje samo z siebie. Samo z siebie. Czyli zaczynamy? Uh-huh. Okej. Okay. Dzień dobry, już jesteśmy w Warszawie obaj. Tak. Zjechaliśmy. Niestety. Marcin napisał sztukę, ja napisałem książkę. Napisałem też pół książki. I napisał pół książki. A ja nie całą książkę jeszcze. Nie, no właściwie skończyłeś. No prawie skończyłem, już jeszcze tam poprawki. No i ja tak zaproponowałem, żebyśmy dzisiaj w tym kolejnym odcinku tematu zrobili taką już przedpromocję twojej książki, która się ukaże, jeśli wszystko pójdzie dobrze, z końcem października, prawda? Tak, tak. Na przełomie października i listopada tak próbujemy utrafić, żeby premiera była na krakowskich targach książki, które są pod koniec października. No, to jakby jest zaplanowane, łącznie z tym, że mamy w prezencie wynajętą scenę podczas targów krakowskich, na której będziemy prowadzili Tomato live. No właśnie, będzie można nas wreszcie na żywo obserwować, chociaż już raz mieliśmy takie. O ile to tomato. Taka atrakcja znowu wielka. No, będzie można dopiero sprawdzić, czy to jest atrakcja. Tak. No, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, że ta książka, którą napisałem, nazywa się Ekran w proszku, no. I dotyczy, o dziwo, nie filmu, z czym mnie teraz wszyscy kojarzą, ale telewizji, która jest dla mnie bardzo ważna, bo w ogóle dla mnie wszystko się zaczęło od telewizji i napisałem na jej temat pracę magisterską. To raz, ale prawda jest też taka, że kojarzą ci wszyscy z filmem dzięki telewizji, bo gdybyś w telewizji o filmach nie opowiadał, to na pewno mniejszy miałbyś mniejszą rozpoznawalność jako krytyk filmowy. O, no to dobrze. Ale wiesz co, że i tak największą rozpoznawalność uzyskałem w telewizji, jak zapowiadałem Sopot z Grażyną Torbicką. Tak, tak. No to był taki festiwal. Lat. To był festiwal Sopot. Międzynarodowy festiwal. Już. Tak. Międzynarodowy festiwal organizowany w Polsce, na którym zmuszano tych zagranicznych uczestników, żeby śpiewali po polsku, co zawsze było wielką dla mnie atrakcją. Kiedy tak, to była największa atrakcja chyba tego festiwalu, ale ja nie jestem pewien, czy jak my zapowiadaliśmy, to jeszcze to było. Bo to w pewnym momencie niestety zostało tak. Rozlikwidowane. No zbyt się tam wszyscy wili. Ale chyba było, jeszcze było. W każdym razie pamiętam, że wtedy to był chyba 86 rok. Po raz pierwszy ktoś mnie poprosił na ulicę autograf. Tam się o rękę. Nie, autograf i wiesz, tu tak? W Sopocie, szedłem po molo sopockim i takie dzieci do mnie dobiegły i powiedzieli, proszę pana, mogę prosić o autograf? I ja myślę sobie, Boże, wczoraj wystąpiłem pierwszy raz na festiwalu w Sopocie. To taki szał. A tu już proszę, wiesz, tłum się robi autograf. No to oczywiście podpisałem im te pocztówki, co oni tam mieli, odwrócili się i pędem do rodziców i jeden taki szkrab zaczął wołać, mama, mama, mam autograf od TikToka. No tak, no bo sobie robiliście konkurencję wizerunkiem wtedy. Tak, tak. No ale myśleli, że to ja prowadzę programy dla dzieci. Tak, więc z telewizją byłeś związany i jesteś nadal. I ja mam takie pytanie do ciebie. Ponieważ no do tej telewizji cię ciągnie, ale w ogóle ciebie ciągnie do tego, żeby mówić ludziom o różnych rzeczach, tak, nie? Tak. I teraz pytanie, czy ty wolisz, kiedy ciebie słychać, czy kiedy ciebie widać? Wyłącz komórkę, żeby nie dzwoniła. Nie, to mama. Napisała, że nie umie sobie wyobrazić, jak stół będzie wyglądał ostatecznie. A, bo Marcin jeszcze stały. Stół robiłem też. Teraz tak, znaczy odnawiałem, nieważne. No dobrze. Wolisz, czy wolę, jak widać, czy słyszeć, tak. Czy słychać mnie. Więc to się zmienia w ciągu dnia, w ciągu życia, czyli w ciągu dnia. No trochę tak to jest. No. Bo po pierwsze ja nie byłem świadom tego, ile można za pomocą głosu zrobić i uzyskać. Pierwszy raz uświadomił mi to Janusz Kofta, kiedy jeszcze byłem studentem i no,
prawdę powiedziawszy, działo się to po pijaku ze strony Janasza. To nie było w Kołobrzegu podczas festiwalu. Nie, to było w Warszawie, w takim klubie, który się filmowców polskich, który się nazywał Ściek. Nie. Nie, on był na Trębackiej. Nawet mówiło się, że idę do wujka Trębackiego. I to był Ściek. Dlaczego Ściek? Dlatego, że on był czynny całą noc do rana. I jak wszystkie inne miejsca się zamykały, to ludzie z całego miasta ściekali tam. Ludzie jak ludzie. No ci, którzy mieli prawo tam wejść, bo tak jak powie, to był nieduży klub filmowców. No i trzeba było mieć legitymację Stowarzyszenia Filmowców Polskich albo jakoś przekupić odźwiernego, który był nie tak jak dzisiaj, wiesz, takie osiłki, tylko to był taki starszy pan, ale wszystkich znał. No i ja byłem studentem wtedy i udawało mi się z nim jakoś dogadać, że wchodziłem. Co jest ważne, bo wtedy jako student miałem okazję od drugiej, trzeciej w nocy poznawać ludzi. I natykałem się tam raz i drugi na Janasza Koftę, którego uwielbiałem, który pracował w kabarecie pod egidą, który pisał genialne poezje właściwie do piosenek. I on się do mnie, wiesz, ciągle czepiał mnie się i mówił, ty, chodź no tutaj. Słuchaj, ty masz bardzo dobry głos. To jest taki głos, którym powinieneś pracować, tylko musisz szkolić ten głos. Musisz, wiesz, pójść na ćwiczenia, ponieważ ten głos będzie na ciebie pracował całe życie. I ja myślałem wtedy, co on się do mnie przyczepił? Ja nie chcę być żadnym speakerem i w ogóle głosem mówić. Ale wreszcie... Albo głosami. Głosami. Ale ponieważ studiowałem w Akademii Teatralnej, to poprosiłem rektora Tadeusza Łomnickiego, a byłem wtedy szefem koła naukowego. Więc jako szef koła naukowego poprosiłem, żeby pozwolił nam, studentom teatrologii, czyli teoretycznego kierunku, bywać na zajęciach aktorskich i korzystać z umiejętności profesorów, żeby też nas uczyli na takich zajęciach jak technika i wyrazistość mowy. I logorea. Dykcja. Logorea to jest, że nie można przerwać kogoś, kto mówi. No ale chciałem powiedzieć coś, czego wynikało. I wtedy zrozumiałem, że można pracować nad głosem. A teraz już z dzisiejszego punktu widzenia muszę powiedzieć, że bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi mi, albo na przykład mówi, usłyszałem pana głos i tak się rozglądam, że pan gdzieś tu jest. Czyli okazało się, że ten głos jest bardzo charakterystyczny i jest, to bez wątpienia. I że ludzie lubią ten głos. Ale ja nie o to zupełnie pytałem, bo pytałem o to, czy ty, znaczy generalnie lubisz być zauważany przez ludzi. Nie, to trochę upraszczasz, wiesz? No to ale tak bardzo... Jak teraz chcę powiedzieć to, co mi się tam w głowie kłębi, a nie być zauważonym, to nie jest to samo. No dobrze, ale jeżeli robisz w internecie swój kanał, to nagrywasz filmiki, a nie podcasty. W sensie, że widać mnie. Tak. A no bo ja myślę, że mogę też dużo... Wiesz, to jest z kolei to, o czym piszę w książce. Ale się wije. Nie wije się. To jest znowu związane z tym, opisuję to w książce, moje spotkanie z człowiekiem, od którego zaczęła się historia telewizji, z panem Leslie Mitchellem. Wytłumacz, kto to był, bo nikt nie wie. Właśnie mówię, od niego się zaczęła historia telewizji, to był pierwszy prezenter BBC, który inaugurował telewizję w 1936 roku, bo od tego momentu liczy się historia telewizji, takiej nadawanej codziennie, bo oczywiście wcześniej były różne transmisje, no, techniczne, takie eksperymentalne, ale pierwszy stały program telewizyjny się rozpoczął w 1936 roku, on go prowadził i potem był takim legendarnym speakerem. Edyta Wojtczak. No więcej nawet, no był człowiekiem legendą. Edyta Wojtczak Suzinem. No, od którego zaczęła się historia telewizji. No, ja go poznałem w 80 roku, w 79 właściwie. I ponieważ pisałem wtedy pracę magisterską właśnie o telewizji, to sobie wymyśliłem, że zrobię z nim rozmowę taką właśnie, czym jest telewizja, z jego doświadczenia. I on mi różne mądrości swoje przekazywał i między innymi mówił, że najważniejsze w telewizji, w mówieniu,
do kamery, są oczy. Żeby patrzeć w oczy, on mówił nawet taką, tak to sformułował, że do kamery należy mówić tak, jak się mówi do przyjaciela. No tak. A wiesz dlaczego? Nawiązywać kontakt wzrokowy. Nie tylko, ale dlaczego do przyjaciela akurat? No tak, no żeby po prostu być sympatycznym i miłym. Nie, do przyjaciela nie musisz być sympatyczny. No, ale jesteś taki szczery. O, szczery. No tak. O to chodziło o szczerość, nie o to, żeby być sympatycznym. No, sympatyczny, ale... wiesz, to jest tania moneta. Być sympatycznym jest łatwo. Zależy, jak ktoś to traktuje. Ja ci mogę pokazać dziesiątki ludzi, którzy są sympatyczni przed kamerą, a którzy nie są szczerzy. A kto na przykład? To jest trudne pytanie. Nie ma, znaczy, mógłbym wiele osób... No jak dziesiątki, chociaż jedną wymienić. Nie chcę. A widzisz. Bo to jest nieładne, wiesz. W książce napisz. Ładne, nieładne. No dobrze, napisz w książce. Dobrze, ale to widzisz... No dobrze, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli miałbyś do wyboru, jednocześnie dostałbyś trzy propozycje pracy. I tylko jedno możesz wybrać. W czasopiśmie, no nie w dzienniku, bo wiem, że tego byś nie chciał, nawet nie w tygodniku, ale w miesięczniku. W radiu, jesteś w radiu, no ale powiedzmy, że jeszcze dostałbyś inną propozycję, jakąś super świetniejszą, o ile to w ogóle możliwe, no bo ta, którą teraz jestem masz, jest świetna. Jestem w radiu Nowy Świat, jest tak. To miejsce marzeń. No, ale zawsze marzyłem o takim radiu. No dobrze, ale przyjmijmy, że ten, albo w telewizji, to którą byś z tych trzech ofert przyjął? Najpierw muszę powiedzieć, że pracowałem i w dzienniku, tak. I w tygodniku, tak. I w miesięczniku, i w radiu, i w telewizji. I w dwutygodniku. I w dwutygodniku, co chcesz. I w kwartalniku też wpisywałem. No. Więc znam wszystkie te miejsca. Wiem. Nie o to pytam. Pytam, co byś wolał. Ale ja doskonale wiem, o co mnie pytasz, no. Ale ja ci mogę odpowiedzieć tak, jak mogę odpowiedzieć, co nie znaczy, że to będzie, wiesz, jeden do jednego odpowiedź, bo ja nie jestem z tego pokolenia, gdzie się tylko stawia X w jednym boksie albo w drugim boksie. To nie jest test. No dobrze. No, bo to nie jest test. No więc odpowiedź moja krótka jest taka, że nie wyobrażam sobie siebie decydującego się na jeden z tych środków przekazu. Ja chcę być wszędzie. No tak, chcesz być wszędzie, dobrze. No więc teraz mamy taką sytuację, bo cały czas do tej telewizji jednak wracam. No ale jednak w tej książce jest mowa o tym, że telewizja w ciągu mojego życia, w końcu nie aż tak długiego, przeszła, właśnie dochodziła do takiego piku, do wiesz, szczytu swoich możliwości, po czym zaczęła opadać. No. I właściwie w czasie mojego życia obserwowałem rozkwit i uwiąd telewizji, bo uważam, że w tej chwili jest w fazie uwiądu. Tak, ale cała ta historia telewizji na dobrą sprawę, ona jakby w ramach tego życia się tak naprawdę zaczęła, tak. Rozwinęła i zwiędła. I wszystko też sprawdziłem, bo no, uczyłem się telewizji w Anglii pod okiem Leslie'ego Mitchella w BBC głównie. Ale to było takie uczenie się nieformalne, po prostu bywałem w różnych programach, a czasem pozwalano mi coś tam zrobić, ale nie byłem zatrudniony nigdy tam. Potem wróciłem do Polski i chciałem to wszystko zrealizować, czego się nauczyłem w Polsce. Okazało się bardzo szybko, że się nie da. Udawało ci się przez pewien czas. Ale Nina Terentjew, jak robiłem swój pierwszy program i wtedy współpracowałem z Niną Terentjew, która nie była żadną dyrektorką, po prostu była redaktorką. Dziennikarką, tak. Dziennikarką, ale myśmy współpracowali. Ja się uczyłem w Polsce z kolei, asystując jej, obserwując, jak ona robi program XYZ na przykład. I kiedy zaczynałem mój pierwszy program i wpadłem w szał, bo przyszedłem do studia, gdzie miało się nagranie za pół godziny zacząć, a tam jeszcze nie wszystko było ustawione w ogóle. Ja nie mówię o tym, żeby była gotowość studia, jeszcze nie było operatorów i w BBC nie do pomyślenia, tam wszyscy już byli gotowi i czekali, wiesz, na odmierzanie czasu. Jeśli się nagrywało program, nie na żywo, nagrywało, to był zegar pokazany i odliczano sekundy i zaczynano tak, jakby to było na żywo. A tutaj, wiesz, godzina, kiedy mieliśmy nagrywać, mija, a jeszcze nie ma światła ustawionego, a jeszcze dźwięk nie jest podłączony. Ja dostałem szału, zacząłem krzyczeć, że to jest nieprofesjonalne, że ja to napiszę do
prezesa, jak to wszystko wygląda, tak nie można. I wtedy Nina podeszła, bo sytuacja już była dramatyczna, ponieważ ci wszyscy pracownicy, których ja nie znałem, ja miałem 20 parę lat, wiesz, przyjechałem z Anglii i mi się wydawało, że tak, tak, tak powinno być, jak ja tam widziałem. I więc oni patrzyli na mnie i w ogóle mieli ochotę ciepnąć tym wszystkim i wyjść, że co tu szczeniak będzie się na nich wyżywał. I wtedy Nina podeszła i powiedziała tak, wiesz ptaszeczku, powinieneś, bo ona zawsze ptaszeczku do mnie mówiła, wiesz ptaszeczku, powinieneś zapomnieć o tym, czego się nauczyłeś w BBC, jeśli chcesz robić programy w Polsce. Dobrze. I to była prawda. Po pierwsze, ale dramatyczna prawda. Jak sobie przypominam to zdanie, to ono było takie bolesne dla mnie. No dobrze, no ale teraz tak. Czy ty wolisz, czy wolałeś, czy wolisz robić telewizję, czy występować w telewizji? Być przed kamerą. Okej, okay, wolisz występować. Wolę zdecydowanie mówić do kamery, niż na przykład montować program. No wiesz, ja bardziej tu myślę o tym, co jakby w twojej historii się wydarzyło, czyli to, że byłeś dyrektorem w TVP2. Tak, stałem się wicedyrektorem dwójki. Wtedy no. Dyrektorem był Józef Węgrzyn, przepraszam. I notabene to była bardzo perwersyjna sytuacja, bo zaproponował mi to stanowisko prezes Roszkowski, który kilka miesięcy wcześniej dał mi tak zwany szlaban na występy, bo ja kilka miesięcy wcześniej występowałem jako taki stały komentator w warszawskim telewizyjny kurier Warszawa, czyli w telewizyjnym kurierze warszawskim. Dlaczego dostałeś szlaban? A dlatego, że wcześniej właśnie wracam do Sopotu. W Sopocie, jak zapowiadałem z Grażyną Torbicką koncert, to był okres, kiedy zaczynały się mikrofony bezprzewodowe. One muszą mieć w środku baterie. No te baterie mają jakiś czas działania. Wobec tego w instrukcji jest powiedziane, że te baterie trzeba raz na 10 godzin zmieniać. No ale oczywiście w Polsce robiono oszczędności, więc nie zmieniano baterii wtedy, kiedy było w instrukcji powiedziane, że należy zmieniać. Tylko wtedy, jak zaczynało rzęsić. Tylko wtedy, jak padały baterie. Tak. No ale problem jest taki, że jak padała ci bateria w czasie zapowiedzi na estradzie, a wtedy festiwale w Sopocie były transmitowane do kilkunastu krajów na całym świecie. Interwizje. Tak, bo to było w ramach interwizji, więc i to oczywiście szło wszystko na żywo i ja nie miałem napisanych tych tekstów, tylko to wszystko było z głowy, więc obciążenie było ogromne. Baterii. Tak, ale też i mojej głowy. I w pewnym momencie pada ci mikrofon i mówisz i nie słychać. Nie słychać, tak. To jest potwornie stresujące. Oczywiście na scenie nic takiego wielkiego się nie stało, bo obok była Grażyna, której mikrofon na szszczęście nie padł. Aha. I ja wtedy podszedłem do Grażyny, tak, objąłem ją i mówiłem do jej mikrofonu. I tak dokończyliśmy zapowiedź. Ku uciesze zresztą widowni, która widziała, co się stało i wspierała nas w tej sytuacji. No i oczywiście zszedłem potem na scenę w trakcie występu. Wymieniono baterię i można było iść dalej, ale ja odreagowałem tę wściekłość wrzeszcząc tam za kulisami, bo ja nie jestem taki zupełnie miły. Na Węgrzyna krzyczałeś. Nie, no Węgrzyna nie było dyrektorem. No dlaczego dał ci szlaban? Ale nie, to nie on dał mi szlaban, prezes Roszkowski mi dał. A to na Roszkowskiego krzyczałeś? Nie. Okay. Po tym wszystkim jeszcze cały czas nie odreagowałem, to znaczy byłem zły. I wróciłem do Warszawy i pracowałem wtedy w Przeglądzie Tygodniowym. A, i napisałeś chyba o tym. Albo nie, może jeszcze nie pracowałem w Przeglądzie. Ale w każdym razie napisałem w swoim felietonie, to pamiętam, że felieton nazywał się Sopocka Ruletka i że właśnie przez oszczędności działu technicznego no dochodzi do takich absurdalnych skandali, jak to, że mikrofon po prostu wysiada w trakcie zapowiedzi z głupich oszczędności na bateryjkach. No i szlak trafił dyrektora technicznego Polteru Andrzeja Murasa, który był później naszym sąsiadem. No, rzeczywiście, w Grabinie. Tak. Pani Murasowa była bardzo aktywna w... Przepraszam, tu się kama... Komunia chce wystąpić. Tak, zdecydowanie bardzo silnie tutaj... No jednak, ona dawniej unikała. Że jest głodna. No dobrze, dobrze. Pan Muras, tak. Tak, i dyrektor Andrzej Muras był tak wkurzony, że poszedł na skargę do
do prezesa Roszkowskiego, że ja tu takie rzeczy wypisuję na telewizję i jak to możliwe, że ja tu z jednej strony w telewizji występuję, bo właśnie występowałem w telewizyjnym Kurierze Warszawskim i co tydzień miałem jakąś swoją, wiesz, opowieść o premierze teatralnej, bo wtedy się głównie teatrem zajmowałem. No i prezes Roszkowski tam przekazał przez dyrektora Węgrzyna, że nie wolno tak postępować, bo zły to ptak, co gniazdo kala. Jak ja to usłyszałem, to napisałem następny felieton, w którym opisałem, że mi zwracają uwagę, nie tylko nie uczą się na błędach, ale jeszcze mi zwracają uwagę, że zły to ptak, co gniazdo kala. A to jest nieprawda, bo już Norwid napisał w swoim wierszu, nie ten ptak zły, co gniazdo kala, lecz ten, co mówić o tym nie pozwala. Tak. No i to napisałem. I potem już ich szlak wszystkich trafił tam, i prezesa, i dyrektora Murasa, i dostałem tak zwany szlaban, czyli zakaz występów przed kamerą. No, na krótko. Na krótko, ale on się odbył w trakcie nagrywania wywiadu z Goldą Tänzer. I przerwano wywiad i że dyrektor mnie prosi do reżyserki, poszedłem i powiedział, słuchaj, nie możesz występować, bo prezes dał ci zakaz występu przed kamerą. To się dawniej nazywało szlaban. I szlaban mieli różni ludzie z różnych powodów. No ja miałem z takiego powodu, że wszedłem komuś na odcisk, ale to przede wszystkim były szlabany polityczne, że ktoś powiedział coś nieprawomyślnego, dostawał szlaban. No ja mówię, no dobrze, tylko dokończę wywiad. A on powiedział, nie możesz już dokończyć wywiadu. I Gołda nic nie wiedziała, siedziała tam przed kamerą i czekała, aż ja wrócę. No, a ja już, powiedziałeś? No ja już nie wróciłem do studia, bo mnie w ogóle nie wpuścili. Biedaczka. Poprosili Małgosię, koleżankę, żeby przeprowadziła z nią wywiad od początku. I ona zdziwiała, gdzie jest Tomek, a to potem pani powiem. No, no więc tak się odbywał szlaban i miałem zakaz występów. To, no, to tak jak ty właściwie tam myślano, że to jest dla mnie taka atrakcja, że to będzie ból dla mnie i kara. No kara. I po kilku miesiącach ten sam dyrektor Węgrzyn, który mi przekazał wtedy wiadomość od prezesa Roszkowskiego, zadzwonił do mnie, że ma propozycję, czy ja mogę być jego zastępcą w dwójce. A ja do niego powiedziałem, ale czy prezes Roszkowski o tym wie? A on mówi, tak wie i bardzo popiera. No dobrze, no, no, więc no i zostałeś dyrektorem. Zostałem dyrektorem do spraw artystycznych. I ile czasu byłeś tym dyrektorem? Byłem z półtora roku chyba w czasie, kiedy prezesem był już, bo to bardzo szybko się tam zmieniało wtedy, Andrzej Drawicz, wybitny polski intelektualista, pisarz, tłumacz, no w ogóle jedyny taki był w historii telewizji, ktoś, kto nie był ani urzędnikiem, ani politykiem, tylko był intelektualistą. Z pełną pokorą przyszedł, pamiętam, jak chodził po telewizji, uczył się telewizji, rozmawiał z ludźmi różnymi, z różnych profesji, także z paniami sprzątającymi toalety. I wszyscy byli zachwyceni, że jeszcze nigdy nikt z nimi tak nie rozmawiał. I żeby to sam prezes przychodził i tak z człowiekiem rozmawiał, to jest niebywałe. Ale on długo nie wytrzymał. No, no tak, po też półtora nie. roku. Ale poczekaj, bo ty skracasz, a takich rzeczy się nie da skracać. Dlaczego ja odszedłem tak ale szybko? Ale to ja właśnie chcę, zanim dotrzedłeś, to chcę jeszcze zapytać o inne rzeczy. No bo byłeś tym dyrektorem artystycznym, miałeś wpływ na to, co się działo w TVP2, które zresztą za komuny zawsze to był, bo to była jeszcze komuna, prawda? Nie, to już było po komunie. To już był 90 rok? 89. No to komuna się jeszcze kończyła, ale w głowach nadal trwała. No więc miałeś wpływ na tę dwójkę, która za komuny była zawsze tym takim lepszym, ambitniejszym, ciekawszym, bardziej nowoczesnym kanałem. Od jedynkę biła na głowę. I teraz miałeś wpływ na to, co w tej dwójce się pokazywało. No wiem, oczywiście też już państwo pewnie wiecie, bo Tomek o tym wiele razy mówił, o serialach, które kupowałeś w Santa Barbara, na przykład zawdzięczamy Tomkowi. Cudowne lata, przestań być wredny. Santa Barbara ja oglądałem. Ulicę Sezamkową. Tak, ale też jako dyrektor mogłeś sobie sam wymyślać własne formaty i prowadzić swoje programy. Tak.
I jakie to były programy, które prowadziłeś? No na przykład, nie, tego do końca nie mogę powiedzieć, w książce będą szczegóły. No, prowadziłem tak program Rozmowy bez sekretów, w którym prezentowałem zakupione w Stanach tokszoły. Tak, ponieważ uwielbiałem tokszoły i chciałem wprowadzić do Polski w ogóle ten rodzaj programów telewizyjnych, bo nie było tokszołów jeszcze wtedy i w ogóle uważano, że to jest niepoważne. W ogóle wtedy obowiązywało takie przekonanie, że po pierwsze telewizja to są obrazki, a nie gadanie. Po drugie, na mówiących ludzi przed kamerą mówiono gadające głowy i to był rodzaj... Ale nie w Polsce. W Polsce. Gadające głowy to było coś złego. Że o Boże, znowu gadające głowy. Ale to bo było ciągle. Bo to się... No może dlatego właśnie no może było tak. Wielkiej pogardzie i ludzie nie wierzyli w to, że gadanie w telewizji może być atrakcją, może być rozrywką. No i dlatego talk showy były odpowiedzią na tę potrzebę odczarowania gadających głów. I brałem ze Stanów to, co tam było najlepsze, czyli Oprah Winfrey i Phil Donahue, od którego się zaczęły talk showy. To jest człowiek, od którego zaczęły się takie prawdziwe talk showy z udziałem publiczności. Kiedy to robiłem? No, jak się, jak się zaczęły te talk show od tego Phila Donahue. W latach 80. No, Irena Dziedzic wcześniej robiła talk show. Tak, ale to właśnie nie był talk show. To były rozmowy w dodatku z wypadku to były właśnie rozmowy szczególnie robione. Ja też reżyserowane bardzo wychowałem mocno. Się na Telechu oczywiście. Ja też oglądałem Telechu. Wszyscy. No i Irena Dziedzic była oczywiście wybitną dziennikarką i świetnie w tej... Przede wszystkim była smokiem. Była potworzycą, tak. Ale bardzo inteligentną i niesłychanie profesjonalną. Z tym, że to nie był talk show i to w ogóle nie były prawdziwe rozmowy, ponieważ, co się okazało, dopiero po latach. To opisuję szczegółowo w książce. Ona pisała te teksty, ale nie sobie. Ja wiem. Tylko tym ludziom, tak, z którymi rozmawiała i kazała im się uczyć na pamięć. Irena Dziedzic była wybitnie inteligentną, bardzo silną osobą i ona po prostu wychodziła z założenia, że nie ma osób ciekawszych niż ona sama. Tak. W związku z czym ona uważała, że lepiej wie, co powinien powiedzieć gość, niż gość. Tak. I mówiła mu, co on ma powiedzieć. Tak. I to... odpytywała ich. Były próby z Telecha. Trzeba było przyjść i pokazać, że się opanowało tekst. Tak. Ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, kiedyś mieć taką szansę, żeby zapytać Małgorzatę Ostrowską, czy piosenka o pani z telewizji to jest właśnie... pogoda. Nie, to była piosenka o pani z telewizji. Miła pani z telewizji, czy coś takiego. Tak. Czy to chodziło o Irenę Dziedzic, bo na 99,9% jestem pewien, że to chodzi właśnie o nią, także nawet doczekała się tego, że została bohaterką przeboju. No, ja pamiętam, jak pracowałem w Dwójce i tym byłem wicedyrektorem, no to ona była moją podwładną, ponieważ... Nie sądzę, żeby to akceptowała. Wtedy robiła program już nie Telecho, tylko Rozmowy Ireny Dziedzic, to się nazywało. Przez jakiś krótki czas coś takiego robiła. No i teoretycznie ten program podlegał mnie. I pamiętam, że jak spotykałem ją na korytarzu, jak ona szła naprzeciwko... Kroczyła. To, nie szła, tylko to się zastanawiałem, co zrobić. Mówię, dzień dobry. Na co miałeś powiedzieć? Nie, no chodzi o to, że byłem jej przełożonym, a się jej bałem. Ale bo też ja ją szanowałem, bo jednak nie było bardziej zawodowej osoby wtedy. No, ona stworzyła przecież w pewnym etapie, ona tworzyła telewizję, była wszędzie, była na festiwalach. Co, no, ale z Kedryńskim tworzyli taką parę. Zapytałeś mnie o to krzały, a ja chciałem powiedzieć, że w tych rozmowach bez sekretów to była zupełnie inna formuła prawdziwych to krzałów, ja za wiem, którą miałem potworne kłopoty, bo z tego powodu pisano na mnie donosy do prezesa Drawicza. Ale kto pisał do nas? To w książce zdradzam. Ja chyba pamiętam, ale nie. Ale nie. Pamiętam. Pierwszy raz powiem to, wiesz? Tak, o tym, kim była autorka donosu na ciebie. Tak. No dobrze. Bo nigdy się nie spodziewał, że właśnie ona. Dobrze, no ale teraz tak wracając do tego. Koleżanka. No nie tylko twoja. Wiele osób ją znało, zresztą była miła. I też bitną i osobą. Zdolna, tak. No jak okazuje się, to nie jest gwarancja. Nie, ale to. Niczego. Tak, nie, absolutnie. W każdym razie, oprócz tego, że prowadziłeś swój program Rozmowy bez sekretów, prowadziłeś cały czas Perły z Lamusa. Tak, bo one wtedy powstały. No,
To jeszcze jedną miałeś rolę w telewizji. No, zapowiadałem programy. Tak, byłeś panem z kwiatkiem. Tak, nie byłem speakerem, tylko to się nazywało gospodarz... No ja wiem. Gospodarz dnia w dwójce. W dwójce to trochę inaczej wyglądało. To się tak nazywało oprawa dwójki. No. I wtedy były no, niesamowite osoby prowadziły na zmianę. Ale to była Grażyna Torbicka, to była Jola Fajkowska, tak. Alicja Rysych-Modlińska. Kasia Dowbor. Tak, no to po prostu był cały skład fantastyczny. Ja brałem tak. sobie niedzielę, dlatego że w ciągu tygodnia pracowałem. Kto by ci zabrał? Nie, nikt nie chciał wtedy w niedzielę. A jako dyrektor musiałem urzędować w ciągu tygodnia, a w niedzielę miałem wolną, więc mogłem sobie w wolną niedzielę brać dyżury. Przyjść do telewizji, do pracy. Tak, żeby pobyć trochę właśnie przed kamerą, tak. bo uwielbiałem, na przykład wtedy wprowadziłem, to ja byłem pierwszy, który wprowadził takie omówienia filmów zapowiadanych, trochę inne niż zwykle. Pamiętam, że serial Wichry Wojny tak zapowiadałem, że przed każdym odcinkiem jakąś jedną postać wybraną przybliżałem. Aktora czy bohatera? Aktora przede wszystkim, który grał tę postać. I historię trochę z biografii, no taką opowiastkę jak to jak... Miszmasz. Gadułkę taką robiłem. To bardzo polubili widzowie, bo nareszcie to im się strasznie przybliżyło, wiesz. Bo to nie była po prostu zapowiedź serialu, a teraz państwo zobaczą, tylko pozwalałem widzom stać się naprawdę częścią tego świata, który stworzono. Ja to świetnie pamiętam, bo pamiętam, czym się różniła jedynka od dwójki. To, że w jedynce były też wspaniałe osoby, które zapowiadały, no... Edyta Wojtczak. Bogumiła Wander. Tak, no naprawdę to były... Krystyna Loska. Oczywiście, no to były takie osoby... Jan Suzin. Które one stały się takim dla mnie takimi figurami dzieciństwa. Po prostu jak słyszę głos pani Loski gdzieś w internecie, na YouTubie, na jakimś filmiku, to ja od razu się cofam w czasie. No to jest prawdziwy wehikuł czasu dla Widzisz mnie. Widzisz znowu głos, mówisz. Tak. Bo, a Krystyna Loska miała i wizerunek, tak. i głos Tylko wyjątkowy. Wizerunek tych prowadzących oprawy, no tak to nazwijmy, bo nie chcę używać słowa speaker, bo wiem, że z tym słowem zawsze osoby, które w telewizji występowały, miały problem. Zależy. W jedynce byli speakerzy, w dwójce byli dziennikarze, którzy robili oprawę. Polegało to na tym różnica, że przede wszystkim prowadzący dwójkę robili wywiady. Ja wiem. Natomiast speakerzy w jedynce po prostu zapowiadali programy króciutko. Dla tych z was, którzy nie pamiętają telewizji za czasów komuny, to było tak, że w jedynce rzeczywiście siedziała bardzo pięknie, bardzo starannie wylakierowana osoba, Edyta Wojtczak albo Krystyna Loska, miała rzeczywiście często kwiatek, taki goździk jakiś albo wiązanka. Nie, nie pamiętam tych kwiatków. Ja pamiętam, możesz sobie zobaczyć na YouTube. Z okazji świąt jakieś. Nie, no to wiązanki kwiatki. Były z okazji świąt, to wtedy więcej było i świeczka jeszcze. I one bardzo tak prosto patrząc do kamery, tak bardzo sztywno, ewentualnie tak minimalnie tak ruszając głową, no opowiadały o tym, co będzie w telewizji. Słuchaj, była cała szkoła tego, jak należy siedzieć. To Kasia Dowbor najlepiej opowiadała, jak ją uczyła chyba Edyta Wojtczak. Właśnie jak należy siedzieć prosto, bo ona, tak. żeby się nie garbić. No oczywiście, jak przysiąść marynarkę i tak dalej, żakiet, żeby się tutaj nie robił gard. Wszystko to wiem. Natomiast w dwójce było tak. Widać było więcej tej osoby prowadzącej. Bardzo często ona siedziała niżej w fotelu na przykład. Nie na krześle, tak, tak jak z nogami było widać. Tylko tak z nogami, z kolanami było widać. No, widać jak ktoś nogą tak rusza. Na przykład tak. I widać było właśnie ręce. Generalnie była znacznie luźniejsza ta poza. Plus oczywiście były rozmowy. I to, co było różnicą, to to, że widać było, że osoby prowadzące program w dwójce nie nauczyły się tego na pamięć, tak. natomiast w jedynce się nauczyły. Ale czy ty kiedykolwiek musiałeś korzystać z telepromptera albo uczyłeś się programu, żeby go opowiedzieć? Ja nie umiałem absolutnie ani nauczyć się na pamięć, bo zawsze się myliłem wtedy i nie do końca niczego nie umiałem na pamięć się nauczyć. Nawet przy Litwo Ojczyzno Moja robiłem błędy, bo pamięciowe opanowanie tekstu nie jest moją silną stroną. Ortograficzne? Jakie ortograficzne? Tak, to jest silną. Ale czy robiłeś te błędy? Nie robiłem błędów ortograficznych. Natomiast zaraz mnie wybiłeś. No i dobrze. Co masz tak, wiesz, perorować?
jak ten Louis de Funès w tym w Świętoszku, to chyba był taki, co chodził, taki okulary miał wielki, taki ogonek rozkładał. Ale pytałeś mnie teraz, czy uczyłem się na pamięć, tak, czy z telepromptera. Więc raz jedyny z telepromptera zmuszono mnie, żebym czytał coś. A co to już było? Nie pamiętam. To był jakiś program na temat, który nie jest mi bliski. Aha. Nie był mi bliski, bo czasem mnie zmuszano, na przykład taki był słynny spotkanie z dziennikarzami Jerzego Kukuczki przed jego wyprawą, notabene tą wyprawą, w której zginął w Himalajach. Ja to musiałem prowadzić, czułem się z tym fatalnie, bo ja się nie znam na alpinizmie w ogóle, czy na himalaizmie w tym wypadku. I no, w związku z tym musiałem opanować wiele różnych pojęć i kazali mi to czytać z telepromptera. I okazało się, że to jest dla mnie niewykonalne, ponieważ ja jestem tak skoncentrowany na tych przechodzących literkach, że w ogóle przestaję myśleć wtedy, wiesz? To jest podstawa. One się tak przesuwają do góry za komuny, bo pamiętam, jak te teleproptery wyglądały. A może do góry, tak, ale to ktoś tam siedzi i kręci, przewijał wiesz, ten, tak, i przewija. Folię, no. I albo szybciej, albo wolniej. No tak, no w zależności od tego, jak mówisz. Dokładnie. I ta osoba trochę za szybko przesunęła i ja nie doczytałem czegoś, co już mi zniknęło. I tu się okazało, że to jest problem, ponieważ w momencie, kiedy ja to czytałem, przestawałem myśleć. W momencie, kiedy nie mogłem już dalej czytać, czyli powinienem od siebie coś powiedzieć, zacząłem się gubić w tym wszystkim, no bo już wcześniej nie myślałem. Tego się nie da połączyć, żeby z jednej strony czytać gotowy tekst, a z drugiej strony równolegle myśleć na ten temat. I powiedziałem, nie, odrzuciłem ten teleprompter, powiedziałem, weźcie to ode mnie, ja to powtórzę jeszcze raz z głowy. No ale oni mówią, to będzie inaczej. Tak, to będzie inaczej, ale może będzie lepiej. No. Ja do dzisiaj tak robię, że jeżeli coś trzeba powtarzać, no, tak, czego zresztą bardzo nie lubię, to improwizuję i jeśli mnie zmuszą do tego, żeby były trzy powtórzenia, to sobie trzy razy inny tekst, ja mówię. Nie no jestem ja w stanie powtórzyć. Wiem. A czy powiedz mi, wtedy to było też tak jak teraz, że jak siedziałeś już na tym swoim fotelu, taki ułożony, ustawiony do tego kamerowania, to też przychodził charakteryzator i tak cię jeszcze tam pudrował przed wejściem na wizję, czy za komuny to inaczej wyglądało? W komunistycznej telewizji to było to wszystko bardzo poważnie traktowane. W związku z tym były, no Woronicza, no to w ogóle wspaniałe charakteryzatornie, ogromne, z zatrudnionymi charakteryzatorkami, świetnie wyposażonymi, więc tam się szło, wiesz, na takie przygotowanie do wejścia do studia i bardzo profesjonalny sposób, długo, z użyciem wszystkich możliwych kosmetyków byłeś przygotowany. Więc potem tylko była taka pani z saszetką, jedna z charakteryzatorek. W saszetce tam był puder i grzebień. I lakier do włosów. I lakier do włosów. No oczywiście lakier do włosów, którego ja nie cierpię i zawsze mówię, nie, nie, tylko byle nie lakierem. I zawsze staję z tą saszetką, że jeżeli tuż, wiesz, przed wejściem, już przed kamerą okaże się, że tam sterczy ci włosek jakiś, to masz lepiej, bo ci nie sterczy. Już nie. Już nie, ale mnie sterczał zawsze jakiś. To leci z tym grzebieniem, żeby go przygładzić. Ja wtedy się awanturuję i mówię, ale ja nie chcę przygładzonego, ja nie chcę wyglądać jak grzeczny uczeń, ma być rozczochrane. No ale to stoi, co mówisz, to stoi w wielkiej opozycji z tym, co na przykład na YouTubie możemy zobaczyć, jak Kora się przygotowuje do występu w telewizji w tamtych latach. Widziałeś to? Widziałem wiele razy. To, nic tu nie ma, widzicie, ja się jakimś takim czarne tu takie mam się, tylko tym maziam. No to jakby nie było wtedy tak dobrze. No, nie chcę polemizować z duchem Kory. Ja to zapamiętałem inaczej, ale też miałem inne potrzeby, wiesz. Kora bardzo dokładnie no, wiedziała, gwiazdą roka, no, i wiedziała, czego chce. Chciała wizerunku bardziej ekscentrycznego, takiego nietypowego. W moim przypadku chodziło tylko o podkład i puder, no więc to akurat było. No dobrze, no więc teraz już jak to wszystko omówiliśmy, to powiedz, dlaczego zrezygnowałeś i wycofałeś się z Pisz, tej to, funkcji? Zmiana była kolejna funkcji prezesa. Wicedyrektora dwójki. Była kolejna zmiana prezesa, przyszedł pan Terlecki, o poglądach takich bardziej konserwatywno-chrześcijańskich. Nastała wtedy, przyszła cała grupa młodych prawicowców, na którą mówiono pampersi. Pampersi, tak. I
I nagle się zaczęło robić tak, wiesz, konserwatywnie mocno na korytarzach, co po liberalnym Drawiczu robiło duże negatywne na mnie wrażenie. I ja stwierdziłem, że ja nie chcę się tam przepychać, nie chcę, wiesz, walczyć o jestem zresztą na straconej pozycji przy takim prezesie, więc nie chcę być zmuszonym do robienia czegoś, co niezgodnie z moim myśleniem. Więc po prostu powiedziałem, że dziękuję. Nie w kłótni, nie, już to nie był żaden szlaban. Po prostu postanowiłem przenieść się do rodzącego się wtedy tak zwanego sektora prywatnego i wkrótce zaczęliśmy robić Playboya polskiego. Ale dzięki temu, że rozstaliśmy się w zgodzie i nie było żadnej kłótni, to mogłem dalej występować w programach różnych, ale przede wszystkim dalej robić Perły z Lamusa, tak, z Zygmuntem Kałużyńskim. Tu nie było żadnej przerwy. Mnie również na tym zależało. Żeby ważniejsze był dla mnie program Perły z Lamusa, niż to, żeby być wicedyrektorem. No dobrze, ale teraz tak. No teraz mamy taką sytuację, że Telewizja Polska jest w kompletnej rozsypce. Już nawet nie ma co tam się zastanawiać i walić głową w mur i mówić, dlaczego tak się stało, nie się tylko nie stało. Polska telewizja. Telewizja w ogóle jest w rozsypce. No ale telewizja publiczna jest generalnie w bardzo trudnej sytuacji. Została rozsypana. Została zmiażdżona. Tak. I popiół został z niej, taki proch. Tak. I ten proch to jest właśnie ekran w proszku, o którym mówię. Ale w proszku jest każdy ekran, bo telewizje komercyjne, takie jak u nas TVN czy Polsat, są przychodząc z innego kierunku, też są w bardzo złej... To one są w czarnym kozim rogu. O. No właśnie. Tak. Ponieważ nie tworzy się tam nic nowego, ciekawego, ale ja o tym szczegółowo książę. Dobrze, ale mnie to bardziej interesuje konkretnie. Jeżeli teraz na przykład jest dwójka, bo w dwójce byłeś, powiedzmy, TVP2. Co ty byś zrobił, żeby w tej dwójce było teraz lepiej? Pierwsza twoja decyzja. Twoje pytanie tylko pozornie jest takie brawurowe. ponieważ nic bym nie zrobił, bo uważam, że telewizja jest na straconych pozycjach w tej chwili. No dobrze, no czyli co, od razu byś się poddał? Nie, ja bym chciał robić tam, gdzie teraz robię, czyli na YouTubie, ponieważ uważam, że oko, wiesz, przesunęło się na internet i na YouTube i tu jest miejsce, żeby robić rzeczy twórcze i kreatywne. Tu jest także inna trochę widownia, inaczej nastawiona widownia, oczywiście, aktywnie nastawiona. W telewizji została widownia bierna, ta, która siada i patrzy to, co im telewizja daje. W internecie nie możesz tak oglądać. Czyli musisz ciągle szukać, zmieniać, uzupełniać i tak dalej. Mojemu charakterowi bliższy jest sposób życia rozumiem, ale nie pytam ciebie o to, co jest bliższe tobie. Nie chciałbym być już dyrektorem w telewizji. No dobrze, nie byłbyś dyrektorem, ale co twoim zdaniem można by jeszcze zrobić w tej dwójce, żeby ona miała jakby jeszcze jakieś życie przed sobą? Nie będę pouczał obecnych ale szefów. Ale nie chodzi w ogóle o to, co ty, ja mi do głowy nawet nie przyszło coś takiego. Bardziej mi chodzi o to, jaki ty byś miał pomysł na to, bo to jest ciekawe. No, byłeś w stanie zbudować swój kanał na YouTubie, prezentując treści, które się wydawało w ogóle, że są absolutnie nie na miejscu na YouTubie, ponieważ twoje recenzje są bardzo długie, są bardzo takie skomplikowane. Teoretycznie mogłem powiedzieć, że mogą być nudne, no bo siedzisz po prostu, patrzysz w kamerę, nie chodzisz nigdzie, nie kręcisz z ręki tych filmików czy z tego sticka, nie zabierasz tych swoich widzów jakichś live'ów, nie kręcisz, nie chodzisz, wiesz, na premiery na przykład filmowe i na żywo nie opowiadasz o tym, chociaż uważam, że mogłoby się, byłoby to ciekawe, ale pomimo tego, ale że staram się nie przymilać widzów. Ja wiem, ale pomimo to tego, to też jest istotne, tak, żeby nie komplementować tak ja ciągle wiem, i nie być takim milusim. Ale pomimo tego, że to, co robisz, jest dosyć statyczne i jakby wbrew wszelkim zasadom obowiązującym na YouTubie, bo ja myślę, że twoje recenzje byłyby natychmiast, wiesz, przez różnych youtuberów, specjalistów odhaczane jako tak nie należy robić, a ty tak robisz i odniosłeś sukces. No więc teraz być może miałbyś jakiś pomysł na to, co można zrobić, nie mówię w dwójce, ale w ogóle w telewizji, żeby ona jeszcze miała przed sobą jakieś życie. Wiesz co, w telewizji ja byłem dyrektorem przecież w NC, potem takie no, były kanały filmowe, tak, Film HD, gdzie właśnie mogłem tworzyć kanał od początku, filmowy.
Więc takie doświadczenia mam i naprawdę wierz mi, że ta odpowiedź nie jest kokieteryjna. Nie uważam, żeby telewizja dawała w tej chwili szansę na kreatywność. Czyli że nie ma na to szansy w ogóle? Musiałoby się bardzo dużo zmienić, musiałaby się zebrać grupa ludzi, którzy chcą się przeciwstawić trendowi. Trendowi, który zabija telewizję, a który się nazywa formaty. Formaty w tej chwili wypełniają 80-90%... Formaty, czyli zapożyczone, przywiezione z zagranicy recepty na to, jak robić konkretny program. No tak, to recepty to jest mało powiedziane, to są franczyzy tak naprawdę, czyli dostajesz wszystko, dostajesz pomysł na program, scenografię, know-how całe know-how, łącznie z informacją, a także czasami kontaktami do reklamodawców, którzy przy tym programie będą się reklamować. I jeśli to są duże międzynarodowe kompanie, firmy, które na przykład w innym kraju już reklamują ten format, to one bardzo chętnie i łatwo, także w Polsce, jeśli i tutaj są obecne, wchodzą od razu do reklamowania się przy takim programie. Ale z punktu widzenia układających program w telewizji, to jest łatwizna, ale to jest także gwarancja odniesienia pewnego sukcesu. To zabiło w ogóle myślenie o tym, żeby chcieć robić własne pomysły, realizować i tworzyć własne programy. To uniemożliwiło w ogóle nawet wychodzenie z taką inicjatywą. I zrobiło z nas, dziennikarzy telewizyjnych, wieszaki. Nie tylko telewizyjnych. Wiesz, co to znaczy wieszak? No wiem, no to po prostu jesteś takim szkieletem, na który jest nałożona jakaś skórka, no. Tak. Ale to samo mieliśmy z tym do czynienia w prasie, ponieważ to generalnie był mniejszy taki rynek, paradoksalnie, chociaż tych czasopism było dużo więcej, ale on był jakiś taki bardziej koherentny, to szybciej ten proces rozkładu tam nastąpił, ale dokładnie tego samego doświadczaliśmy pracując w Grunerze, kiedy wychodziliśmy z jakimiś propozycjami, żeby zrobić coś takiego lub innego w gazecie, to prezes albo jakiś inny wydawca mówił, no dobrze, ale gdzie to było już zrobione? Pokaż mi, gdzie to było zrobione, jeżeli to było zrobione, no to my tak zrobimy. No i to doprowadziło do tego, że prasa w ogóle właściwie teraz jest takim kadłubkiem jakimś usychającym. To jest bardzo ciekawe w prasie, że dawniej konkretny tytuł realizowali ludzie zatrudnieni w redakcji tego pisma i zwykle to było, takie zespoły miały około 30 osób. Tak. W tej chwili jest tak, że w takim dużym konglomeracie wydawniczym jest zatrudnionych na przykład 5 osób w redakcji, które obsługują 5 różnych tytułów. I te same osoby w różnych pismach pod swoimi lub innymi nazwiskami piszą właściwie tą samą ręką na te same tematy, tylko do różnych tytułów. Tego już naprawdę nikt nie czyta inaczej niż tylko w poczekaniu u dentysty albo u fryzjera. Ale też ci ludzie, którzy tak pracują, oni nie mogą być naprawdę twórczy, bo wyrabiając tak zwaną wierszówkę, czyli to wiesz, to jest tak jak dawniej w fabryce robotnice na akord pracowały, taśma szła i ta, która więcej tych buteleczek tam napełniła, to czy popakowała, to dostawała trochę większą pensję. Ale no wiesz, no to tak samo jest z dziennikarzami teraz. To jest prawo rynku. Coraz mniej pracy się sprzedaje, coraz mniej reklamodawców się tam zgłasza, pieniędzy jest coraz mniej. No więc jeżeli chcesz z tego wyżyć, to musisz robić w 5 tytułach, bo inaczej nie przeżyjesz. A to nawet w tych wielkich firmach, to nie jest tak, że ty chcesz. To nie twoja decyzja. Oczywiście, że tak. Jesteś zmuszony. No tak, tak, bo są cięcia kadrowe. Tak, bo inaczej odchodzisz z pracy. Musisz być bardzo uniwersalny. No, czyli... I musisz być bardzo pracowity. Nie musisz być osobowością. Czyli odwrotnie niż kiedyś. Czyli, że gdyby teraz na przykład przyszli do ciebie. Miałem takiego znajomego, który ciągle zadawał takie pytanie. I mówię, co byś zrobił, gdyby przyszli do ciebie i zapytali? No więc gdyby tak przyszli i zapytali, czy chciałbyś robić na przykład nowy program w telewizji, publicznej albo niepublicznej, ale takiej, która jest do odbierania nie przez internet, ale przez telewizor, to byś chciał, czy byś nie chciał? A się uczepiłeś tego tematu? No bo to jest, wiesz co, do tego... Ja wiem, dlaczego on mnie o to pyta, bo on by chciał, żebym ja powiedział, żebym chciał i żebym to robił, bo on uważa, że powinienem to robić. Znaczy ja... bym chciał usłyszeć, że ty byś chciał, a potem ja bym cię zapytał, co by to miało być, bo to jest dla mnie najciekawsze. Co ty byś chciał ewentualnie w tej telewizji robić, gdybyś w niej mógł być? A pytam cię dlatego, że po pierwsze mnie to oczywiście interesuje, bo akurat o tym nie rozmawialiśmy nigdy, a po drugie uważam, że na niewiele jest takich osób, które mogłyby mieć jeszcze coś ciekawego do zaproponowania poza tobą. Gdzieś to ja ci powiem, na czym polega w ogóle, no.
ta moja sytuacja. Ja to, co bym mógł robić teraz w telewizji, to robię w internecie i robię na YouTubie. Różnica podstawowa, oprócz tego, że to jest trochę inna widownia, jest taka, że ja na YouTubie jestem panem siebie. No. I o wszystkim sam decyduję. Tak, ale... Natomiast w telewizji miałbym szefów, którzy by... Różni są szefowie, jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Z reguły, prędzej czy później, dochodzi do jakiegoś starcia no, z szefami. I sprowadza się do tego, że zaczynają obcinać twoje zamierzenia, czy twoje jakieś marzenia o rozwijaniu chyba, formuły. Że są to ludzie mądrzejsi, albo równie mądrzy jak ty, nie? Tak, no to nie ma odpowiedzi na to, co ty powiedziałeś. W każdym razie, żeby byli kreatywni. Tu nawet nie chodzi o mądrość, tu ja chodzi rozumiem. O kreatywność. O odwagę to też chodzi, żeby mieć jaja. Wizję, no, po żeby prostu. Mieć jaja, żeby też umieć tak. Potem stanąć przed prezesem i jakoś obronić ten swój plan. Oni się z reguły tego boją, że nie będą, że jeżeli to nie wyjdzie, to nie będą umieli się, że tak powiem, dobrze nie tyle usprawiedliwić, ile przedstawić właściwe argumenty i że będzie na nich w związku z tym, czyli że dostaną po dupie. Tak. A oni nie chcą tego. Dobrze. Wobec tego na wszelki wypadek zrobimy no to, dobrze. Co zrobili okay. Już za granicą. Czyli... Za granicą się to sprawdziło, to będzie zawsze można się powołać, że tam się udało, więc ja tylko dlatego to kupiłem. To już było. Powiedz mi teraz w takim razie, czyli przedkładasz internet nad telewizję z racji na to, że daje ci wolność. W tej chwili tak. Jest dobrze. Jeszcze jeden powód. Jest, ja wiem, że... No dobrze. Jest jeden, bo są inni ludzie tu i tu. Rozumiem. To zaraz do tego dojdziemy, no. Bo to jest następne. Ale jest teraz taka sytuacja, że coś, co robisz w internecie, też zostało ocenzurowane i nie pozwolono ci na to, żebyś robił to, co chcesz. Zdarzyło się. Tak. No i co w związku z tym? Czyli to znaczy, że te pewne mechanizmy, ja już nie chodzi mi o konkrety, ale takie pewne mechanizmy, które obowiązywały w telewizji, zaczynają już pomału się pojawiać w internecie. W sytuacji, kiedy przedsięwzięcie nabiera bardzo takiego dużego formatu, zaczynają się te same rzeczy. Tak, ja bym to nazwał tak. Następuje w różnych miejscach internetu proces, który ja nazywam utelewizyjnianiem internetu. Nigdy nie słyszałem, żebyś go tak nazywał. Ale ja sobie w myślach go... A może go teraz tak nazwałeś? Dzisiaj jest premiera, tak. Okay. Tak, ja często tak mam, że wymyślam coś na poczekaniu. I mówi tak, jak ja zawsze mówię. Właśnie tutaj coś takiego, ja nie co wymyślam. Nie mówię teraz, że zawsze. Na co mawiam, powiedziałeś, czy co nazywam. Nie, widzisz, że jesteś małpa. No, naprawdę, jak możesz tak... Bardzo prosto. Nie przeinaczam. No dobrze, wymyślił to w tej chwili, nie? No, wymyśliłem to w tej chwili, ale dobre jest powiedzenie. Utelewizyjnianie, trudne do wymówienia, ale proszę bardzo, można uczyć się na tym. Utelewizyjnianie internetu. Wbrew pozorom to jest bardzo poważna sprawa. Mianowicie, kiedy się rozrasta jakaś jednostka internetowa, to zaczyna mieć ochotę być czymś takim większym, poważniejszym, bardziej sformatowanym właśnie. I wtedy w sposób naturalny te wzorce z telewizji jakby się przemycają do internetu i nagle się okazuje, że zaczynamy w internecie mieć oczekiwania podobne, jakbyśmy właśnie mieli, robiąc to jako program telewizyjny. Rozumiem, ale czy to chodzi tylko o telewizję, a nie chodzi w ogóle o takie korporacyjne myślenie, że jak już przedsięwzięcie nabiera takiego większego formatu, pojawia się tam tyle zależności różnych struktur w tym wszystkim, że to zaczyna tak kostnieć i zaczynają się takie stawiania ścianek. Jeszcze nie kostnieć, ale rzeczywiście pewne mechanizmy takie, które pamiętam z telewizji, zaczynają się pojawiać także w świecie internetu tak. I to mnie niepokoi, bo to się sprzeniewierza idei internetu, w której jest wolność jako podstawa, wolność i szczerość. Oczywiście, że tak, i bezpośredniość. Się zgadzam. No, a tak, tylko kreśląc nieco bliżej, Tomek chciał zrobić program, w którego goście będą opowiadali o swoim najnowszym filmie gejowskim. Tak się złożyło i nie pozwolono mu tego pomysłu zrealizować. No, bo to byłaby promocja homoseksualizmu. No... filmu. Chyba. Nie wiemy tego. Tak, to jest świat polityczny, niestety zatruł nas bardzo i takie potem powiedzenie, że
No ale przecież jest okazja, żeby zobaczyć, dowiedzieć się, porozmawiać. Może czegoś z takiej rozmowy, która będzie inaczej poprowadzona, dowiemy się czegoś nowego. Czy to jest polityka? To raczej nie jest polityka. To jest raczej konserwatyzm albo postępowość. To nie do końca jest polityka, ale to w ogóle jest światopogląd i oczywiście religia, która w tym bardzo ma silne znaczenie. To jest także unikanie. Rolę. To są uniki. I to jest to, czego ja nie mam, robiąc sam w swoim kanale programy i wymyślając na temat jakiego filmu będę mówił i co powiem. Sam ponoszę za to odpowiedzialność. Czasem z tego powodu jest hejt, z którym muszę też sobie jakoś poradzić, ale to jest moja odpowiedzialność i to jest także moja wolność i to jest także moje prawo do eksperymentowania czasem, że niekoniecznie, wiesz, muszę tylko robić rzeczy, które dają mi poczucie pewności, gwarancji, jak to zostanie przyjęte. Czasem trzeba sprawdzić, jak daleko mogę przesunąć granice. I ja to wszystko w internecie moim mogę robić. No a w tym przypadku, o którym mówisz, widzisz, natknąłem się na te granice. To był celowy zabieg z twojej strony, bo byłeś ciekaw, czy ten mur się pojawi, czy się nie pojawi. No i pojawił się. Pojawił się. No dobrze, to ja myślę, że o tym jeszcze będziemy wiele razy rozmawiali, bo nim książka się ukaże, to jeszcze czeka nas trochę czasu. 25 października oficjalna premiera ekranu w Proszku podczas targów w Krakowie. Będziemy mieli Tomato na żywo o tym rozmawiali. Chcemy też Tomato zrobić w Warszawie. Tak. I to będzie na scenie, tym razem w teatrze. Nie mogę więcej szczegółów powiedzieć. Tomato na scenie będzie? Tak. Prezentujące, no jeszcze nie wszystko. Aha, wiesz. A okej, okay, no to książkę. Nie wiem, jeszcze nie wiem, co będę robił. Tak. Widać. No dobrze, to teraz jeszcze tak. Plany są robione. Powiedz jeden tytuł filmu z ostatnich kilku tygodni, który ci najbardziej zapadł w pamięć. Jeden, raz, dwa. Jeden, Strange Darling. Ja tego jeszcze nie widziałem. To jest komedia? Nie, to zupełnie nie jest komedia, to bardziej jest, wiesz, taki horrorowy thriller. Nie, zabili ją i się mści? Nie, takie trochę thriller w stylu Quentina Tarantino. Aha, no to fajnie. Dosyć okrutny, bardzo przewrotny, intelektualnie cudownie wyzwolony. Ja lubię, jak ktoś ma jaja, ktoś potrafi się sprzeciwić na przykład poprawności politycznej i sobie ten hejt wziąć na głowę, bo to od razu, wiesz, lunie na niego taka cały strumień różnych pomyśl, że jak on śmie w ogóle coś takiego robić. I ja wtedy myślę sobie, witaj bracie, rozumiem ciebie i popieram, bo to jest pewna odwaga, ale to jest także potrzeba, żeby się przeciwstawiać, żeby nie dać się nieść z nurtem. Wszystko jest z lewej strony, czy to jest nurt z prawej. Ja nie chcę być w żadnym nurcie. A kiedy zobaczysz Beetlejuice? Nie wiem, w ogóle to mnie nie kręci, ale może zobaczę tak z zawodowej poprawności, właśnie, konieczności zawodowej. Znaczy to jest miła rozrywka, chociaż ty chyba nie pamiętasz jedynki. Pamiętam jedynkę, ale... Co tam było? Znaczy, mam streszczać Beetlejuice. Ja głównie pamiętam piosenkę z Beetlejuice. No tak, piosenka, muzyka była świetna. Tak. No dobrze, to ja tylko powiem jeszcze jeden film, który widziałem, który bardzo mi się podobał i który bardzo polecam, jeżeli tylko uda się do niego dotrzeć. To jest film japoński pod tytułem Egoist z zeszłego roku, 2023 rok. Gejowski bardzo. Główny bohater jest takim redaktorem pracującym w piśmie modowym i zakochuje się w swoim trenerze personalnym, a ten trener personalny jest męską prostytutką i też się zakochuje wzajemnie w tym redaktorze i rezygnuje z tego swojego zawodu dla niego po to, żeby móc z nim tworzyć związek. Film jest bardzo smutny, bardzo niespiesznie realizowany, świetnie pokazuje realia Japonii, takiej, której nie znamy, no bo my znamy najczęściej taką bardzo efektowną Japonię, które nam pokazują, a raczej nie ma obyczajowych, nie docierają do nas te obyczajowe filmy. No i sam w ogóle wątek i temat życia gejowskiego w Japonii też jest nam bardzo słabo znany. Tak. Jakoś nie kojarzyłem Japonii. Dokładnie, a tutaj w tym filmie mamy szansę nie tylko obserwowania tego związku między bardzo, bardzo przystojnych aktorów, ale również właśnie funkcjonowania takiego niewielkiego świadka gejowskiego, ponieważ ten główny bohater ma wielu przyjaciół gejowskich, z którymi się spotyka. Więc polecam ten film Egoist, 2023 rok, Japonia. No ja chciałem pokazać, że mamy tutaj dziewczynę z nami.
Widać ją? Widać moje krocze. Nie, no widać. Ale ona zdarzyła no, się. No i widzisz, przegnałeś psa. Ale ona tu była z nami dzisiaj, bardzo znaczy brała udział w rozmowie. Tak, bardzo zdecydowanie. No dobrze, to tymczasem to będzie wszystko. Następne tematy będzie znowu bardziej takie, myślę, polegające na dialogu, a nie na wywiadzie. To ty wymyśliłeś sobie taką formułę. Oczywiście, że tak. No bardzo mi na tym zależało, no bo tę książkę napisałeś. Ja już ją dostałem, będę ją układał, będę Marcin ją łamał. Jest akuszerem tej książki. To znaczy bardzo mi pomagał po pierwsze podjęciu decyzji, żebym się zmobilizował. Znaczy, no tak, no namawiałem go, no bo to wstyd, wiesz, naprawdę ile lat można czekać, aż coś naskrobiesz. Ale, no ale super, że ta co książka ja bym zrobił bez niego. No. Tak. No, więc ja się będę za nią zabierał niebawem, okładkę będę pewnie projektował, jak dobrze pójdzie, w przyszłym tygodniu, więc możliwe, że w następnym tomato już będziemy mogli coś pokazać. Więc jak zwykle za miesiąc mniej więcej kolejne tomato, a dzisiaj to już chyba dziękujemy. Tak. I bardzo się cieszę, że tym razem wystąpiła nasza mała kamerza. No, trudno, żeby zobaczyliśmy jej ogon. Nie, no jeszcze wcześniej pyszczek było widać. No, tak. Nie, no było pyszczek widać. To na razie. Cześć. Phew.